Dzień dobry, mam na imię Ola, mieszkam w Użarowie Mazowieckim, tak jak większość z Was pewnie. Chciałabym Wam teraz o czymś opowiedzieć. Trochę o książkach, a trochę o czymś innym. Słuchajcie, czytacie z rodzicami książki? Na pewno. A może część z Was już umie samemu czytać książki? A może oglądacie obrazki? Zobaczcie, są bardzo różne książki. Na przykład zobaczcie, ta książka jest bardzo duża, w ogóle nie mieści się na półce. O rety! Może dlatego, że jest to książka o wielorybie i dlatego jest taka wielka. Zobaczcie, ta postać jest taka duża. Ale są też inne książki. Zobaczcie, mam taką małą książkę. Zobacz, taka książka zmieściłaby się waszej mamie do torebki. Zobaczcie, ona jest taka malutka. Mogę ją schować sobie. Widzicie? Są jeszcze książki, które mają bardzo dużo tekstu. To na przykład tutaj mam taką książeczkę, którą można czytać na dobranoc z mamą albo z tatą, a jak ktoś już umie, to może czytać ją samemu. Ona ma troszkę obrazków, ale bardzo mało, a większość to ma tylko tekst. Więc to dla bardziej wytrwałych już. Są też takie książki, to jest książka o Koziołku Matołku, która ma dużo kolorowych obrazków i tutaj są różne podpisy. Co się dzieje na tych obrazkach, co robi Koziołek Matołek, o czym myśli, co mówi. A są takie książki, zwykle są to książki dla najmłodszych, ale niekoniecznie, które w ogóle nie mają prawie tekstu. Zobaczcie, tu jest cała strona motyli, a tutaj cała strona rozgwiazd, a tekstu to w ogóle tu nie ma. To jest książka taka do oglądania, książka obrazkowa. Tutaj na przykład jest mnóstwo węży. A ja dzisiaj chcę opowiedzieć Wam o takiej specjalnej książce. Pokażę Wam. To akurat jest taka książka na straganie. Myślę, że każdy z Was kojarzy taką książkę. A jak nie, to może po dzisiejszym filmie już będzie. I tutaj w tej książce jest coś specjalnego. Są i obrazki. Zobaczcie. Jest wielka cebula, wielki burak. I takie śmieszne dymki. O co chodzi z tymi dymkami, powiem Wam za chwilę. A teraz Wam powiem, dlaczego ta książka i inne tego typu są specjalne. Bo to są komiksy. A co to jest ten komiks, słuchajcie? W komiksie jest dużo obrazków. Bardzo dużo obrazków. Mogą być komiksy kolorowe albo komiksy czarno-białe. Za chwilkę Wam takie pokażę. Ale też jest trochę tekstu. Zobaczcie, na przykład tu mam taki wspaniały polski komiks, z kleksem na przełaj przez bajki i nutki. On się trochę różni od innych tych książek, które pokazywałam Wam przed chwilką, bo są piękne obrazki, akurat tutaj kolorowe, ale też są takie dymki, w których na przykład jest napisane, co bohater sobie myśli, albo co ktoś mówi. Nie jest to napisane pod spodem, nie jest napisane obok. Te obrazki zajmują większą część. Zobaczcie, tu głównie są obrazki. Na tych wszystkich stronach najpierw widzimy obrazki, a tego tekstu jest dosyć mało. I w komiksach troszkę bardziej trzeba uruchomić wyobraźnię. Oczywiście w książkach w ogóle trzeba działać wyobraźnią i wymyślać sobie, co bohater na przykład ma na sobie, co on sobie myśli. W komiksach akurat to widać, co ma na sobie, wspaniały ma różowy szalik. Ale bardzo dużo rzeczy trzeba się domyślać. Na przykład różnych dźwięków. O tym też za chwilkę. Zobaczcie, mam też taki komiks dla trochę młodszych dzieci, gdzie są obrazki, takie pojedyncze obrazki na całą stronę. Widzicie? Tutaj sowa rozmawia z wężem. Tutaj w takim specjalnym dymku pyta się go o żołędzie, a on jej odpowiada. Ale troszkę musimy sobie wyobrazić. Możemy wyobrazić sobie, że tam wieje wiatr na przykład, albo że może gdzieś tam daleko lata motyl. Trochę trzeba sobie wyobrazić. Tutaj na przykład mamy łąkę, jest narysowana, ale jak ten wiatr powieje, to ta łąka zacznie się ruszać. Zobaczcie. Widzicie? Oni też tutaj rozmawiają. Tak, prowadzą taki dialog i to wszystko jest zapisane w takich specjalnych chmurkach. Ale mówiłam Wam też, że są inne komiksy. Na przykład czarno-białe.
Jest bardzo dużo czarno-białych komiksów. Zobaczcie, na przykład taki mam komiks i on jest czarno-biały, w ogóle tu nie ma kolorów, prawda? Ale znowu są same obrazki. A to w ogóle jest specjalny komiks. Nie wiem, czy teraz o tym mówić, czy później, ale może od razu powiem, że jest to komiks japoński. I nie dość, że jest napisany po japońsku, ciężko to zrozumieć, to w dodatku jest czytany od drugiej strony. Ale to tylko tak japońskie komiksy mają, albo tłumaczone z tego języka, że się czyta nie tak jak u nas, tylko od drugiej strony. Bo u nas oczywiście czytajmy komiksy od tej strony, w tę stronę otwieramy jak zwyczajną książkę. No dobrze. Pokażę Wam jeszcze z tymi dymkami o co chodzi. Tu mam tablicę, żeby narysować. Wyobraźcie sobie, że tu jest mały bohater albo bohaterka, może bohaterka będzie w studniczce i ona sobie coś myśli albo coś mówi. Na przykład mówi papa, papa. I to jest napisane w takim dymku, dzięki czemu wiadomo, że to właśnie ona to mówi. Ale jakby obok ktoś inny był, mógłby jej coś odpowiedzieć i do niego będzie specjalny inny dymek. Na przykład może powiedzieć pa. I to już jest nasz komiks. Pa, pa, pa. I musimy sobie go troszkę wyobrazić. Na przykład może w tym czasie świecić słońce, a może wiać wiatr. I od razu robi się ciekawiej. Niedługo Wam też powiem o takich specjalnych dźwiękach, bo bez nich to w ogóle ciężko jest wyobrazić sobie komiks. Naprawdę. Słuchajcie, jeśli chodzi o te komiksy i o dźwięki, to po co one w ogóle są? Wyobraźcie sobie obrazek, że upada piłka. Nawet możemy... O, mam balon. Upada balon. I on powinien wydać jakiś dźwięk, bo jak nie wyda żadnego dźwięku, no to trochę trudno sobie to wyobrazić, że on faktycznie upadł. W książce normalnej jest napisane balon upadł na podłogę albo szklanka zrobiła brzdęk. A w komiksach to wszystko jest napisane. Zobaczcie, tu mam taki komiks. O czym on jest? Ninjago. Może niektórzy z Was znają. I na przykład tutaj jest takie słówko trach. Co to może być za słówko? Na przykład trach. Zamknął się komiks. Albo bach. To wszyscy z Was znają. Czyli bach to jest jak coś upadnie, na przykład. I tutaj to jest napisane, więc nie musimy sobie tego wyobrażać, że jak coś tutaj wybuchnie, to jest dźwięk. Tylko to jest tu napisane, żeby nam w tym pomóc. Jest ich bardzo dużo różnych dźwięków. Bam, bam na przykład. Albo wyobraźcie sobie, że ktoś w komiksie klaszcze. Ciekawe, jaki to dźwięk może być. Może wymyślicie w domu, jaki to dźwięk może być, jak to napisać. Albo na przykład, że ktoś myje ręce. Jaki to może być dźwięk? Na pewno znacie kilka takich dźwięków. Ja Wam jeszcze jeden dźwięk zrobię. Spróbujemy zrobić dźwięk bum, bam albo kabum. Słuchajcie, jest ich bardzo dużo tych dźwięków. Zależy od tego, jaką macie wyobraźnię. Teraz uwaga, dla tych bardziej wrażliwych będę przebijać balon. Co to był za dźwięk? A może pum? I to by było napisane, jakby taki balon. Zobaczcie, jest sobie balon. Tu jest zawiązany. I ten balon nagle pęka. On sobie pęka. Ktoś tutaj go igiełką przebija. I co ten balon robi? Co ten balon robi? On się przerywa. Tutaj nam spada na ziemię. I tutaj rysujemy taki specjalny dymek. To jest jeszcze bardziej specjalny dymek. I piszemy bach, albo bum, albo trach. I to jest właśnie ten dźwięk, żeby zobaczyć i usłyszeć w wyobraźni, jak ten balon tutaj spada, jak się rozpada na kilka kawałków. Bo bez tego byłoby trudno. Dobra, ale z tymi dźwiękami to jest ważne. Ale coś jeszcze jest ważne. W komiksie bardzo ważne są emocje, uczucia. Bardzo dużo uczuć, jak wiecie, pokazuje się twarzą, rękami. W komiksie mogą być bardzo różne miny. Ja tu ich kilka mam, narysuję Wam je tutaj, żeby było prościej. Na przykładzie takiego pięknego misia. Mam nadzieję, że pięknego. Wybaczcie mi, jeżeli nie wyjdzie idealny. I zobaczcie, taki miś na przykład może mieć
minę jaką? Może być uśmiechnięty. I wtedy wiadomo, że wszystko jest super, możemy o takie linie narysować. Miś jest uśmiechnięty. Ale wystarczy, że zrobię tak i on już jest bardzo smutny. I to w komiksie właśnie jest warte pokazania, właśnie przez te miny. Ale jak zrobimy tak, a, co się dzieje? I jeszcze może mieć takie rozłożone łapki. Teraz może być albo zdziwiony, albo zaskoczony. Możemy mu zrobić dymek od razu. I tu będzie napisane och! I on jest wtedy zdziwiony. Jakie może mieć jeszcze miny? A może ten miś by poszedł spać? Co? O, idzie spać. I widzicie, jakie ma oczka? Troszkę śpiące. Ale może mieć też oczka na przykład. Jakby był smutny. Ma takie oczka. I tutaj jest mimika pokazana na przykład przez brwi. Zobaczcie, tu mu łzy lecą. I taką ma słabą minę. Jest dosyć smutny ten miś. I właśnie przez takie różne fajne miny możemy zmieniać emocje. Ja Wam tutaj pokażę bliżej do kamery. Są różne misie. Nie wiem, czy je widać. Mam nadzieję, że troszkę je widać. Możecie też sami spróbować wymyślić, jakie mogą być emocje. I słuchajcie, teraz chcę przejść do jeszcze jednej rzeczy na zakończenie naszego filmu. Będziemy robić komiks. Słuchajcie, tak jak mówiłam, spróbujemy teraz zrobić komiks. Ja mam coś tam przygotowane i zobaczcie. Przygotowałam kartkę. Komiks podzieliłam na trzy kadry, takie trzy miejsca, w których będzie się coś działo. Oczywiście komiksy mogą być podzielone różnie, ale ja zrobiłam tak, będzie to bardzo krótka historyjka. Zobaczcie, jest sobie dziewczynka. Tak, przyczepiamy dziewczynkę. Tutaj już mamy tło, jest sobie trawa, więc można wyobrazić, że na przykład jest na łące. I ta dziewczynka, co ona może mieć? Ona ma balon. O, tutaj go trzyma w ręku, troszkę trzeba sobie wyobrazić. Trzyma balonik. Ale tu się nic nie dzieje. Jak zrobić, żeby tu się coś działo? Ta dziewczynka może coś mówić. To, co będzie mówić, to możecie sobie wyobrazić. Ja tego nie będę teraz pisać, tylko Wam powiem. Na przykład może powiedzieć, ale mam fajny balon. Albo bardzo lubię balony. Albo ale jest wiatr, ciekawe, czy mnie nie zwieje tego balonu. Tak? I tutaj w tym dymku możemy to właśnie wpisać. I teraz tak, mamy kolejny obrazek, czyli przechodzimy do dalszej części tej krótkiej historyjki. I zobaczcie, tutaj jest dziewczynka, ale jest tylko od połowy już, tak? Tutaj można by popracować troszkę nad jej mimiką twarzy, to co mówiłam. Tu akurat ona jest uśmiechnięta, ma rączkę do góry. Już ją tak widać tylko od połowy i ma ten balon, widać go jako dużo większy ten balon, bo jest zbliżenie. I teraz co ona sobie może mówić? Tu mam taki specjalny rodzaj tego dymka. Jeden, dwa, trzy i chmurka. Ten dymek różni się od tego dymka tym, że w takich dymkach z kropeczkami, które idą zwykle od głowy bohatera gdzieś tam wyżej i jest taka chmurka, różni się tym, że to są jej myśli. Co ona sobie myśli? Ciekawe jaka jest pogoda. A może pokażę ten balon Kasi. I ona tu sobie myśli. Tutaj mówiła, ale mam piękny balon. Ciekawe, czy Kasi się spodoba, albo Basi. Tak? Tu są jej myśli, więc to jest troszkę inny dymek. I na samym końcu, słuchajcie, one się spotykają. Jest ta nasza dziewczynka na początku. Ona teraz stoi bokiem i zobaczcie, jeszcze na coś zwrócę Wam uwagę. Spotyka tą swoją koleżankę. Tutaj w takiej samej bluzce. Czyli znaczy, że sobie na przykład było to jednego dnia. Ale tutaj już się przebrała. Czyli możemy już sobie wyobrazić. A pewnie poszła w międzyczasie do domu. Albo na przykład wdepnęła w kałużę. Kałuża zrobiła plask. To ten dźwięk znowu. I musiała się przebrać. I ona ma ten balonik. I pokazuje go swojej koleżance, na przykład Kasi. I też może coś do niej powiedzieć. Jak miała jeszcze jeden dymek, mogę go dorysować. Kasia może jej coś odpowiedzieć. Widzicie? Na przykład. Zobacz, jaki mam świetny balon. Ale wspaniały balon mogę potrzymać? I zobaczcie, już mamy całą historię. To nam akurat wyszedł
bardzo kolorowy ten komiks. Oczywiście jak na przykład rysujemy go, no to może być bardziej czarno-biały, albo może być w jednym tylko kolorze. Co wam jeszcze mogę powiedzieć? Że są zupełnie różne komiksy. Dla takich małych, dla większych, dla rodziców, dorosłych, ale też o zupełnie różnych tematykach. Na przykład może być komiks o Gwiezdnych Wojnach. Jak ktoś jest fanem Gwiezdnych Wojen, filmu, książek, to może też sięgnąć po komiks. To jest troszkę chyba poważniejszy, tak mi się wydaje. Ale może być też na przykład o Ninjago, już dzisiaj o nim wspominałam. Ja myślę, że to bardziej dla chłopaków, ale może się nie znam. I są na przykład takie wspaniałe komiksy, to wygląda zupełnie jak książka, zobaczcie jaki gruby jest. Ale to chyba w środku jest komiks. Zobaczcie. No pewnie, że to jest komiks. Skąd wiemy, że to komiks? No bo ma te dymki, ma duże obrazki i różne takie wyrazy, które udają dźwięki. A, trach, bach, plonk. To zupełnie nie wiem, co to jest za dźwięk, ale to znaczy, że to jest komiks. Jakie mamy jeszcze komiksy? No myślę, że rodzice na przykład znają komiksy o Lucky'm Luke'u, o Tytusie, Ronku i Atomku, albo może na przykład są jeszcze jakieś komiksy o Smurfach? Na pewno znacie ich bardzo dużo. Słuchajcie, to będzie na teraz koniec. Wiele z tych komiksów możecie znaleźć tutaj w naszej lokalnej bibliotece w Ożarowie, do czego was zachęcamy, żebyście w tej biblioteki korzystali. Na przykład tu jest wspaniała książka, która uczy nas, jak robić komiksy. Jest troszkę komiksu, a troszkę opowiadania, jak to zrobić. Są książki na przykład dla troszkę może młodszych. Ostatni żubr o żubrze Pompiku. Bardzo fajna, ciekawa książka. Ale na przykład też są o dinozaurach, więc bardzo wam polecam, żebyście się tym zainteresowali. A do domu dostaniecie takie zadanie, niespodziankę. Do tego filmiku będzie dołączony no, taki mały plik i tam będą historyjki do ułożenia. Każdy z was będzie mógł zrobić własny komiks. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Pa, pa!